Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na Allegro Pyrk Online. Ja nazywam się Agnieszka Włoka i dzisiaj moim gościem będzie Jacek Dukaj. Witam. Witaj Jacku, bardzo dobrze Cię widzieć. Może zacznijmy od tej wielkiej produkcji na platformie Netflix i porozmawiajmy o Kierunek Noc. Jeśli musimy. A nie jest to wdzięczny temat dla Ciebie? Się trochę odkleiłem, prawdę mówiąc. Ale w drugim sezonie? Trochę z przyczyn covidowych, no bo o ile przy pierwszym sezonie mogliśmy jako EPIS siedzieć na planie i być częścią produkcji, mieć tam jakieś bezpośrednie interakcje z showrunnerem, reżyserami, aktorami i tak dalej, tak teraz wszystko zostało bardzo mocno ograniczone. Do tego stopnia, że nawet showrunnera nie było na planie podczas kręcenia drugiego sezonu, więc tam wszystko było robione zdalnie przez podglądy szyfrowe na bardzo dziwnych platformach dostarczanych przez Netflixa. Reżyserzy oczywiście też musieli się komunikować w bardzo dziwnych strefach czasowych z showrunnerem, który siedział w LA. Aktorzy też mieli trudniej przez sam fakt, że na miejscu, na planie zdjęciowym obowiązywały te rygory, które powodują, że to, co widzisz na ekranie, to właściwie jest jedyny moment, kiedy oni nie mają masek ani jakichś innych ograniczeń higienicznych. Więc cały ten proces starał się bardzo szybko, mocno nieprzyjemny i odstręczający od udziału bezpośredniego. No ale efekt z tego, co mi ludzie mówią, jest niezły. Natomiast od razu trzeba dodać disclaimer do twojego pytania. Jest to jedna z mniejszych produkcji Netflixowych. Dla nas ona jest duża. Chciałam to podkreślić, żeby to wybrzmiało. Tak. Dla nas jest to ważne i duża rzecz, jak najbardziej. I to jest kolejna udana, jak już ustaliliśmy, udana współpraca twoja z Tomaszem Bagińskim. Jest między wami jakaś taka dobra energia chyba? Znaczy, my się znamy tak długo, że to nawet nie jest kwestia energii. No, to jest po prostu znajomość, która ewoluowała w czasie od zapytań Tomka pierwszych przed katedrą, które chyba były 3 albo 4 lata jeszcze przed. No i teraz właściwie to nie jest kwestia, że współpracujemy przy jakimś projekcie, tylko bez przerwy tam jesteśmy w kontakcie i niezależnie od projektów takich czy owakich, a czasami z tej długoletniej znajomości, przyjaźni coś innego wychodzi. Więc to jest tego typu tryb, a nie tak, że mamy projekt, więc się zbieramy i coś tam będziemy teraz kombinować wspólnie. Jest na odwrót. Natomiast no, specyfika tego biznesu jest taka, że się tutaj nie mówi o niczym, co nie jest już prawie skończone. Już nawet nie mówi o podpisaniu umów, tylko o czymś, co jest na etapie produkcji. To zazwyczaj nawet wtedy nie, bo wtedy decyduje po prostu departament PR-u danego studia, czy oni wypuszczają informacje, czy możemy wcześniej coś mówić, czy dopiero na etapie już promocji materiału gotowego. Więc tak naprawdę relacja pomiędzy tym, co jest w mediach i o czym można powiedzieć, a tym, co my tam robimy, jest taka jak 1 do 100. Znaczy rozumiem, że to jest sygnał, żeby nie dopytywać, tak? Znaczy możesz dopytywać, ale ja i tak nie będę w stanie nic powiedzieć. Znaczy, próbuję ogólnikami opowiedzieć formę tej znajomości i współpracy, natomiast nie jest to coś, co ja tu nagle będę opowiadał ze szczegółami, ponieważ te szczegóły są albo niedograne, więc nie można o nich mówić, albo są objęte klauzulami prawnymi. Rozumiem, ale mam też wrażenie, że łączy was pewna taka wspólna wizja artystyczna. Zdarza wam się gdzieś nie zgadzać? No to oczywiście najlepiej, gdyby to był Tomek, bo wtedy ja bym się mógł z nim kreatywnie ponie zgadzać, bo to rzeczywiście tak wygląda, że raczej wspólny jest język i ten język służy głównie do opowiadania, w jaki sposób się nie zgadzamy na tematy samej wizji artystycznej. Bo jeśli chodzi o tematykę, sposób ujmowania różnych pomysłów na ekranie, to, co się komuś podoba lub nie podoba, zestaw jakichś referencji artystycznych, to my się bardzo mocno różnimy. Natomiast przypuszczam, to jest kwestia pokoleniowa. Zawsze bardzo fajnie rozmawia o tych różnicach. Znaczy, nie jesteśmy w stanie się porozumieć bardzo precyzyjnie tym samym językiem, tym samym zbiorem referencji, dlaczego coś jednemu się wydaje dobre, a drugiemu złe i na odwrót. Nie? Co jest bardzo rzadkie. W tej chwili żyjemy w takiej rzeczywistości kulturowej, że albo jesteś spięty tak swoją bańką przeżyć, referencji, doświadczeń,
całkowicie z drugą osobą, ty tak kiwacie głowami bez przerwy, to samo się podoba, to samo myślimy, albo jesteś w obcej bańce i wtedy oczywiście nie ma żadnej rozmowy. Nie? No ale właśnie to starcie na granicy, wychodzą z tego ciekawe rzeczy. No, tak zawsze się rozmawiało. No, tradycyjne rozumienie współpracy polegało na tym, w biznesie kreatywnym, w sztuce, w show biznesie, że powinno być po pierwsze jakieś tarcie, po drugie powinny być różnice punktu widzenia, po trzecie powinna być pewna komplementarność skilli, umiejętności. Teraz to się mocno zmieniło z różnych tam względów, także trochę politycznych, więc my trochę jesteśmy takimi reliktami poprzedniego pokolenia. Ale ta współpraca jak najbardziej owocuje. I pomimo tych różnic myślę, że faktycznie coś dobrego z tego wychodzi. O dalsze plany na Netflixie, z Netflixem nie usłyszę odpowiedzi. Ja nawet nie wiem, co oni wypuścili oficjalnie teraz jako informację przy tym drugim sezonie, więc nie chcę wychodzić przed szereg. Dobrze. Tam na pewno będą dalsze ujawnienia dotyczące kolejnych tam realizacji ciągów dalszych rozwinięć Into the Night. Natomiast ja nie jestem uprawniony, żeby to wygłaszać. Dobrze, ale tutaj dziękujemy za trop. Ja tak chciałam przewrotnie spytać odnośnie całości troszeczkę twojej twórczości, bo mam wrażenie, że ty się nie boisz pisać o lękach i o takich atawistycznych, o których bardzo często nie chcemy myśleć i bardzo często w codzienności mijamy pewne rzeczy, bo tak jest łatwiej. A ty swojemu czytelnikowi dajesz bardzo dużo do refleksji, bardzo dużo do myślenia. To musisz teraz bardziej szczegółowo. Co rozumiesz przez te lęki? Na przykład to, co przedstawiłeś chociażby w starości Axolotla. Ta wizja, albo opcje takie, że technologia będzie samodzielna. No mnie to osobiście przeraża, że technologia może się usamodzielnić. Tego typu wizje. Ja wiem, czy to jest kategoria lęku, bo jak mówisz tak o lękach, do których się boimy obrócić frontem, spojrzeć im prosto w oczy, że tak powiem, to jest kategoria psychoanalityczna. To jest coś, co możemy ujmować czystymi emocjami, psychologią jednostki, jakimś odniesieniem do własnych doświadczeń. Natomiast ja zazwyczaj wychodzę od idei, od rozkminy intelektualnej, od pewnych analiz procesu. I to oczywiście potem na dalszym etapie przekłada się na pewne doświadczenia jednostkowe, no bo w jaki sposób ten proces, te zmiany dotyczą mnie, ciebie, czy tam fikcyjnych bohaterów. Natomiast to nigdy nie jest punkt startowy dla mnie. Nie jestem jakimś autorem autobiograficznym, który uważa, że dlatego, że on coś odczuwa, przeżył, albo ma jakąś bazę doświadczeń dla niego specyficznych, to jest tak ważne, że musi podzielić się z tym całym światem. Raczej na odwrót. Patrzę, co się dzieje w świecie, jakie są zmiany, trendy, jakie wzorce. Jestem w stanie dostrzec, których ktoś inny je dostrzega i z nich buduję obrazy, wizje, skojarzenia i potem one się przekładają w formie literackiej na doświadczenia poszczególnych bohaterów. I na tym dopiero poziomie mamy jakieś lęki, reakcje psychologiczne, budowę takich, a nie innych modeli osobowości. Tak to wygląda. To, co mówisz o technologii, to jest bardzo długi szkoła myśli, ciąg myśli, tradycja myślenia o relacji pomiędzy człowiekiem, światem i światem idei, czyli tym, jak sobie człowiek modeluje tą rzeczywistość. I tak naprawdę to możemy się cofnąć oczywiście, bo wszystko było u Platona do starożytnej Grecji i powiedzieć, że to już ten rodzaj lęku przejawiał się już w momencie ostrzeżeń Sokratesa o piśmie, ponieważ pismo jest technologią. I pismo w jakiś sposób eksterioryzuje i zamraża w formie niepodległej to, co do tej pory nosiliśmy wyłącznie w głowie i co było częścią naszej istoty jako człowieka. A teraz się nagle okazuje, że nasze idee, także nasza techne sztuka,
sposób rozwiązania sobie rzeczywistością, modele tej rzeczywistości, praktyczne rozwiązania problemu rzeczywistości w momencie, kiedy zostają zapisane i mogą być przekazywane w formie symboli innym ludziom i te symbole, na tych symbolach można pracować, znaczy je udoskonalać. One same mogą między sobą wchodzić w interakcję w ten sposób, że zapisany jeden model zostaje skonfrontowany z zapisanym skądś innym modelem i nagle ktoś inny, trzeci, który ani napisał pierwszego, ani drugiego, buduje na podstawie tego jakiś następny, jeszcze bardziej zaawansowany, że w ten sposób one zyskują niepodległość i to, co ja nazywam w szerokim sensie logosem, czyli ten model rzeczywistości, który potem się w jakiś sposób przejawia nam także w formie materialnej, jako to, co zostało zbudowane, skonstruowane, rozwinięte dzięki poznaniu rzeczywistości, czyli w naszym przypadku cywilizacja technologiczna, on zyskuje władzę nad tymi, którzy teoretycznie go tworzyli, a w rzeczywistości okazują się narzędziami już tego modelu, czyli tego logosu zmaterializowanego. W naszym przypadku są najbardziej popularne są jakieś elektroniczne narzędzia, czyli komputery, sieć internetu, komórki, jakieś gadżety wchodzące nam w ciała i tak dalej. I to jest ten poziom, na którym my teraz dzisiaj uświadamiamy sobie tą zależność, ale tak naprawdę wszystko zaczyna od momentu, w którym myśl człowieka o rzeczywistości wychodzi na zewnątrz człowieka i zostaje zamrożona, zyskuje niepodległość. Czyli ten symbol, który miał coś znaczyć, jakiś zapis symboliczny o tym, że na przykład jeżeli połączysz materiał jeden z materiałem drugim i skonstruujesz takie, a nie naczynie, to tam pojawi się coś, co teraz nazywamy prądem i ten prąd może wykonywać takie, a nie inne później czynności. To jest rodzaj, jak to na początku nazywano już, dehumanizacji człowieka i świata, w tym sensie, że coś, co teoretycznie człowiek stworzył, a w rzeczywistości był tylko narzędziem dla wydobycia tego na powierzchnię, zyskuje nad nim przewagę i po części go unarzędziawia, a po części wchłania w siebie, w tym sensie, że człowiek sam staje się po jakimś czasie technologią, staje się realizatorem logosu. Co mam na myśli? Jeżeli sobie na przykład zobaczyć, w jaki sposób ludzie dyskutują teraz o AI, i dla nich sztuczna inteligencja oznacza coś, co ma materialną formę. To jest komputer, na nim się wykonuje jakiś program i on zyskuje przewagę nad intelektem człowieka. Ale to nie o to chodzi. Materialna forma AI jest tylko jedną z możliwych realizacji tego, o czym przed chwilą mówiłem, czyli zapisu symbolicznego wiedzy o rzeczywistości, w której symbole zyskują niepodległość, wchodzą w interakcję między sobą, ewoluują, stają się coraz bardziej zaawansowane i zyskują przewagę technologiczną. I ten logos procesujący w tym przypadku na maszynach równie dobrze może procesować na ludziach i na społeczeństwie. I my to widzimy. Innym przykładem sztucznej inteligencji, logosu procesującego nie na maszynach, są korporacje. Wielkie zespoły ludzi pracujące ku jakiemuś wspólnemu celowi, realizujące pewne procedury. Te procedury się wykonują na ludziach, na zespołach ludzkich. One są coraz bardziej zracjonalizowane, konkurują między sobą na zasadzie doboru lepszych sposobów wykonywania tych samych zadań. Oczywiście matryca, którą myślę, że sobą porównują, może być różna, może być kapitalistyczna, może być militarna, może być polityczna. Tym niemniej zawsze jest jakaś konkurencja i jest jakiś wektor doskonalenia. To wykonuje się do tego stopnia już niezależnie od ludzi, że ludzie są wymienni. To znaczy możesz sobie zwolnić prawie wszystkich ludzi z korporacji, wymienić na innych, struktura pozostanie. Procedury się będą wykonywały dalej. Najbardziej zaawansowany stopień zniewolenia, brania w niewolę przez technologię ludzi to jest jednostkowe przepisanie logosu AI na człowieka, czyli jednostka sama z siebie traktuje swoje życie jako program do wykonania. My to widzimy od małych rzeczy, czyli od tak zwanego life hackingu, czyli sposobu, w jaki my sami siebie możemy zhakować, czyli że zostały na drodze kumulacji wiedzy wypracowane pewne procedury zmienienia człowieka albo zmienienia życia człowieka, lifestyle'u ku określonym celom. My je przyjmujemy, my je na sobie wykonujemy. Czyli przeczytałeś jakąś książkę o tym, jak która być, jakiś wiem, wpływ na mnie będzie miała. I tam masz algorytm de facto, algorytm, który ty sama na sobie wykonujesz. Nie? I,
im bardziej one są sprawne, w tym sensie, że faktycznie osiągają to, co obiecują osiągnąć, tym bardziej ty się im poddajesz, no bo chcesz osiągnąć ten cel, tak, prawda? To działa. Prawda? I od którego momentu mógłbyś powiedzieć, że ty właściwie już nie jesteś w danym sensie podmiotowym człowiekiem, tylko jesteś narzędziem do wykonywania tych algorytmów. Ponieważ sam sposób, w jaki ty myślisz o sobie, ten nurt narracji w głowie, ten głosik, który nie zawsze musi być głosem dosłownym, ale jakimś rodzajem opowieści o samej sobie, którą prowadzisz, nie? Dzięki której w ogóle masz poczucie, że jest jakiś ja, które myśli, ja to zrobiłam, ja chciałam, ja wybrałam ten algorytm, ja przeczytałam tą książkę, wobec tego tak się, a nie raczej zachowuję. Od którego momentu, poprzez tą kumulację tych algorytmów, które sobie wykonujesz, ten głos zostaje stłumiony, wyparty i ty faktycznie już bezwiednie, na zasadzie jakiegoś podświadomego systemu operacyjnego, jakoś DOSa w głowie, nie? Bez konieczności opowiadania o sobie ja to, tamto, jesteś tylko zbiorem algorytmów, które się samo wykonują dalej. Można powiedzieć, że to jest pewien powrót do sposobu myślenia o sobie, który według Juliana Jamesa dominował przed wynalezieniem pisma, czyli w momencie, kiedy ludzie przedpiśmienni nie mieli w naszym sensie samoświadomości, ponieważ nie mieli tego autonarracyjnego ciągu w głowie, tego ja, którego utożsamiali samym sobą. Więc jak on to nazywa, niby noble automaton, szlachetne automaty. Więc można powiedzieć, że poprzez kumulację tej wiedzy technologicznej o człowieku, o świecie, o relacjach między człowiekiem i światem, o światem, który na sobie wykonujemy, powracamy do tego pierwotnego stanu, w którym to narracyjne ja wewnątrz głowy nie jest potrzebne. Albo jest nawet stanowi nawet przeszkodę dla gładkiego wykonywania tych algorytmów. Ale to nie jest w jakiś sposób degres? Zależy według jakiego systemu wartości. Tak jak ja to próbowałem opowiedzieć po piśmie, jeżeli się wychowałeś w kulturze pisma i bardzo wysoko sobie cenisz wszystkie doświadczenia, jakości, tradycje, wrażliwości związane z tym, że masz to narracyjne ja, że masz ten wewnętrzny wszechświat, w którym ty jesteś słońcem, dookoła którego wszystko się obraca, więc jak myślisz o jakimkolwiek doświadczeniu, to myślisz, ja to widziałam, ja tam poszłam, ja to zrobiłam i tak dalej. A nie myślisz wyłącznie o obiektywnym układem zjawisk. Tu była ta postać, tu była ta postać, tam leżał kubek na krześle, ta postać wzięła ten kubek. Tą postacią potem refleksyjnie możesz powiedzieć, a byłam ja, było ktoś, z kim ja się identyfikuję, kiedy patrzę w lustro. Nie? Prawda? Ten rodzaj myślenia o rzeczywistości jest nam obcy, ponieważ wychowawczy się w piśmie przyzwyczailiśmy do tego, nie że mamy tego dystansu, opowiadamy o sobie, wszystko się nam przydarzyło, to jest nasza opowieść, to jest nasze życie. Nie? Nasze życie jest rodzajem narracji o przypadkach jednej osoby, którą akurat jestem ja. Patrzę sobie w lustro, to jestem ja, identyfikuję się ze swoim fizycznym awatarem i to jest moja historia, prawda? Jeżeli jesteś dzieckiem tego typu kultury, tego typu myślenia o sobie, to oczywiście zatrata tej możliwości i wszystkiego, co się z tym wiąże, no to dla ciebie jest straszna tragedia. No to ja jestem teraz odpersonalizowania, tracę możliwość kontroli własnego życia, planowania tego życia, opowiadania o sobie, no to jest straszne, nie? Ale jeżeli wychowujesz się już w kulturze, dla której to wcale nie jest konieczne, to wcale nie jest oczywistością, to jest pewien rodzaj wyzbycia się przywiązania do ja, na początku traktowany w kategoriach etycznych, czyli powiedzmy jestem nieegoistyczny, nie skoncentrowany na sobie, potrafię myśleć globalnie, potrafię myśleć w sposób wolny, czyli nieskrępowany tym konkretnym punktem widzenia, przepływać swobodnie pomiędzy różnymi skojarzeniami, obrazami i tak dalej. Jeżeli to dla ciebie jest dominującą formą doświadczenia rzeczywistości, no to wcale nie musisz tak wartościować. Już twój system wartości jest trochę inny, prawda? A potem oczywiście jest moment, w którym już sam ten przepływ tych doświadczeń, czyli te wolne strumienie asocjacji, są naturalnym sposobem doświadczenia rzeczywistości. I wtedy to ja jest bardzo mocną przeszkodą. No cię skuwa, ona tworzy bariery. Uniemożliwia na przykład płynne zmiany tożsamości. Oto ja ma jakąś konkretną tożsamość. Ono jest przywiązane do konkretnej historii i zdarzeń, które skonstruowały takie, a nie inne poczucie twojej tożsamości, prawda? A jeżeli ty jesteś tylko swobodnym przepływem doświadczeń i ten przepływ doświadczeń w każdej chwili może być zmieniony,
to takie ja jest kulę u nogi. Więc w zależności od tego, z jakiego układu współrzędnych wartości startujesz, no to może być albo regres, albo progres. Tak. To oczywiście tutaj jest paradoks ten, że progres zazwyczaj jest definiowany post factum. Czyli dopiero jak jesteśmy już w tym nowym systemie wartości, to w ramach niego patrzymy na naszą przeszłość, jak dotarliśmy do tego punktu, poczyniliśmy progres, bo teraz wszystko jest bardziej zgodne tak, z tym... Tak, pojawienie się pisma teraz definiujemy jako progres. Z tym systemem wartości, w którym teraz jesteśmy. Ale gdyby inaczej rozwinęły się te zmiany i skonstruowały inną rzeczywistość, także kulturową i inny świat wartości, no to oczywiście my byśmy wartościowali te zmiany inaczej. Nie? Tak. Ten świat, w którym teraz jesteśmy, bo był nam, jawił nam się jakiś dziwny, wykoślawiony. Nie tak to miało być, prawda? Więc to tak naprawdę wartościowania w dużym stopniu zależą od przyjętego lifestyle'u. To było chyba największe odkrycie niczego, że należy patrzeć na filozofię poprzez biografię filozofów. Czyli w jakim świecie on żył, jakie były jego codzienne doświadczenia, jakie normy, obyczaje, powtarzalne czynności kształtowały jego poczucie tego, co jest zwykłe, dobre, słuszne i tak dalej, a także tego, w którym kierunku jego myśli się odbijały od tych norm, od tego, jak tam jest, wobec czego on się stawiał na kontrze, co chciał przepracować. Nie? Stąd takie generalne myślenie o progresie jako czymś, co jest samowyjaśnialne, no to oczywiście to jest wielki błąd logiczny. Progres jest zawsze wobec czegoś w jakimś kierunku i ten kierunek nie jest nam dany. On jest dopiero post factum określany. Dotarwszy do jakiegoś nowego miejsca na tym układzie współrzędnych wartości, można sobie przedstawić taką, wiesz, przestrzeń fazową wszystkich możliwych zestawów wartości, nie? Gdzie każdy wymiar jest jedną skalą wartości. Mhm. I poruszasz się w niej, w tej przestrzeni fazowej. I dopiero jak jesteś w następnym punkcie, na tej linii, to jesteś w stanie spojrzeć wstecz i powiedzieć, aha, no to teraz przebyłem, ten krok, który wykonałem, był krokiem naprzód. Prawda? Ponieważ ja już jestem w tym nowym punkcie wartości, te wartości, ponieważ ja w nim jestem, uznaję je za słuszne, tak być powinno, więc patrzę wstecz, więc tamte wartości, które mam za sobą, oczywiście są już niesłuszne. Ja je przezwyciężyłem, poszedłem naprzód, prawda? Tylko wtedy jesteś w stanie mówić o tym progresie. Oczywiście są jakieś próby obiektywnego systemu wartości, czyli skonstruowania jakiejś etyki, która by się obrodziła na poziomie wszelkich możliwych zestawów tych kombinacji ale wartości. Jest to faktycznie możliwe? Bo jednak no, wciąż jesteśmy w tym układzie. No wiesz, no, mogę podać przykład. Na przykład Sam Harris skonstruował coś takiego, co nazywa moral landscape, pejzażem moralnym, pejzażem etycznym i na nim on stara się wykreślić pewne punkty absolutne. I na przykład dla niego punktem absolutnym jest maksymalizacja dobrostanu jednostki, czyli na przykład unikanie odejścia od stanów, w których jednostka cierpi, jest nieszczęśliwa, ma jakąś deprywację podstawowych potrzeb, cierpi na odczuwane subiektywnie przez nią choroby i tak dalej, nie? Do stanów, w których tych złych doświadczeń subiektywnych nie ma. Nie? I że to przejście według niego musi być obiektywnie uznane za progres, za coś dobrego. Nie? Że nie da się jakby według niego argumentować przeciwko takiemu rozumieniu poprawy. Co oczywiście jest w jakimś sensie już mocnym założeniem, że nie istnieją wartości większe aniżeli dobrostan jednostki. I to można na ten temat dyskutować, bo nawet w ramach naszego skromnego doświadczenia historii ludzkości można powiedzieć, że wiele systemów, nawet dwudziestowiecznych, argumentowało na odwrót. Że w imię jakichś wspólnych ideałów, na przykład realizacji lepszej przyszłości, co było i wspólne dla faszyzmu i komunizmu, dobrostan jednostki należy poświęcić. Tak. Bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienie nam tych kwestii. Myślę, że znów dałeś swoim czytelnikom pole do refleksji. I tak się zastanawiam, słuchając Cię, czy rolą pisarza jest obserwacja świata i dawanie czytelnikowi lustra? Nie wiem, co to jest rola pisarza. Czy to zakłada, że pewne konwencje, w których akurat teraz żyjemy, one się bardzo szybko zmieniają, że one mają jakieś inne uzasadnienia, aniżeli tylko
przyzwyczajenie albo korzyść finansowa w biznesie, w show biznesie. Nie? Mhm. Mi się wydaje, że nie ma takiej, że rola pisarza czy kogokolwiek innego, nie wiem, rola aktora, reżysera, malarza, piosenkarza jest pochodną danej sytuacji kulturowo-cywilizacyjno-biznesowej. Nie? Teraz się znajdujemy w takiej, wobec tego możemy sobie obiektywnie zobaczyć, jak funkcjonują ludzie, którzy się podpisają jako pisarz i wobec tego tak fenomenologicznie odkryć, jaka jest rola pisarza, ale obiektywnie czegoś takiego nie ma. Znaczy, pisarz w tej chwili funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest płaszczyzna stricte celebrycka, czyli ktoś stworzył siebie jako postać pod tytułem pisarz. On nawet nie musi pisać książek, on tylko funkcjonuje jako pisarz. I możemy popatrzeć, jakie jest jego pole kulturowe, czyli w jaki sposób on jest odbierany, w jaki sposób wchodzi w interakcję z innymi podmiotami kultury, jak jest opisywany, jak jest opowiadany, jaka jest jego moc wpływu i tak dalej. I to jest bardzo słaba pozycja, obiektywnie rzecz biorąc, ponieważ pisarstwo nie jest sztuką audiowizualną, żyjemy w dobie sztuk audiowizualnych, więc o tyle tylko ma wpływ, o ile albo on sam, czy ona sama jako postać, czyli ktoś, kto wygląda tak, a nie inaczej, mówi tak, a nie inaczej, jest atrakcyjny, ma siłę oddziaływania swoim wizerunkiem, swoim lifestyle'em, sposobem, w jaki jest w stanie się autoprezentować, albo że to, co wychodzi z jego głowy, jest przekładalne na media audiowizualne. Wtedy można powiedzieć, że pisarz zyskuje jakiś wpływ na rzeczywistość, jest postacią o pewnej sile w kulturze. No a potem mamy drugi poziom, czyli poziom etymologiczny, czyli pisarz to jest ten, który pisze. Nie? No i teraz możemy powiedzieć, że mamy ogrom pisarzy w epoce internetu, Facebooka, mediów społecznościowych, ponieważ nadal przekaz za pomocą pisma dominuje, chociaż ta dominacja bardzo szybko się zmniejsza, ponieważ łatwiej jest napisać post, aniżeli nagrać jakiś filmik i wrzucić go, chociaż ja mówię, to się zmienia, bo TikTok już w tej chwili jest to bardzo silny. To zależy, jakie narzędzie ktoś preferuje tak naprawdę. Więc tu jesteśmy w epoce przełamania, już za 5 lat już to, co ja teraz mówię, nie będzie prawdziwe. Nie? Ale ponieważ nadal żyjemy w tej tradycji, że ja tu zaraz napiszę posta i się tutaj naród zemocjonuje tym postem, więc można powiedzieć, że ten wpływ słowa pisanego nadal ma jakąś siłę, tylko widzisz, że on się realizuje nie poprzez tradycyjne rozumienie napisanie powieści, którą wydawca wyda i potem ta powieść będzie czytana i omawiana, tylko najsilniejszą reakcją jest reakcja bezpośrednia, emocjonalna na to, że ja napisałem takie, a nie inne dwa zdania. No i to jest mniej więcej pole funkcjonowania pisarza współcześnie. Teraz pytanie, jeżeli pytasz o rolę, czy te dwa pola można jakoś zwartościować, czyli co tam powinno być uznane za słuszne, co powinno być uznane za powinność w tych dwóch rolach. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego można było stwierdzić nawet nie tylko obiektywnie, ale powiedziałbym intersubiektywnie, czyli tak, żeby się większość przynajmniej zgodziła z tym. A jest to w ogóle możliwe, żeby to połączyć? Te dwa pola? Nie. Znaczy to jest trudne, one się coraz bardziej rozprzęgają. Znaczy są wyjątki, są nadal ludzie, którzy mają talent i do tego, i do tego. Na przykład Twardow jest takim pisarzem, który faktycznie bardzo dobre książki pisze, a ma genialny talent do autopromocji celebryckiej w mediach audiowizualnych, prawda? Ale to jest bardzo rzadkie, bo zazwyczaj te typy osobowości mają cechy przeciwstawne. Znaczy, pisanie jest czynnością autystyczną. Odrywać się od rzeczywistości. Pisarz, ale jednocześnie trzeba być blisko tej rzeczywistości. Niekoniecznie. Blisko ludzi. Nie. Znaczy, ja mam tezę taką, że dobrzy pisarze muszą być w jakimś sensie autystami. Nie w całości, bo to było oczywiście niekomunikatywnie, ale jeżeli ktoś nie ma w sobie żadnego procenta autysty, to on nie musi się namyślać nad rzeczywistością. On nie musi sobie konceptualizować sytuacji, relacji z ludźmi, procesów, ponieważ wszystko do niego jest naturalne. Nie ma oporu pomiędzy nim a światem emocji, relacji ludzkich. Wszystko przychodzi mu prosto, nie? Bez konceptualizacji. Im bardziej ty czujesz się odseparowany od tej rzeczywistości, im trudniej ci jest wejść w relacje z ludźmi, im bardziej musisz się namyśleć
zanim coś powiesz, zanim odczytasz cudzą emocję, zanim zrozumiesz sytuację, wiesz, wchodzisz do pokoju, wszyscy rozumieją, jaki jest nastrój w pokoju, ale ty nie. Ty musisz się namyśleć, co się tu stało, o co tu chodzi. Nie? Im bardziej ten poziom konceptualizacji rzeczywistości jest dla ciebie naturalny, tym łatwiej ci jest przychodzić to opisywać i tym oryginalniejsze są te opisy. Prawda? Dopiero na tym poziomie pisarz, czyli ktoś, który musi włożyć w suche kategorie, w słowa, to, co jest doświadczeniem bezpośrednim, nie kategoryzowalnym, tym lepszym on jest pisarzem, prawda? Bo on musi, i jeszcze masz oryginalny punkt widzenia, bo to nie jest ktoś, kto wiesz, tak, czuje tak jak wszyscy, on czuje inaczej. Nie? Więc to jest to delikatny balans pomiędzy całkowitym autyzmem, więc to oczywiście nikt cię nie rozumie, nikt nie czyta, ty jesteś niekomunikowany, masz swój jakiś tam zamknięty świat i brakiem autyzmu, czyli całkowitą bezoporowością, który czyni cię właściwie niezdolnym do skonceptualizowania tej rzeczywistości i nieoryginalnym. Nie? Ale najważniejsze jest ta warstwa konceptualizacji, że ty musisz mieć ten poziom, na którym ty bez przerwy jakby walczysz o zrozumienie rzeczywistości. I w tym celu ty sobie prowadzisz narrację o tym. Nie? I ta narracja jest prerekwizytem do napisania jakiejkolwiek interesującej powieści, jakiegokolwiek tekstu literackiego. Ona ci niczego nie gwarantuje pod względem artyzmu, ale ona jest prerekwizytem, znaczy bez tego nie będziesz miała w ogóle narzędzia w głowie, żeby zacząć pisać jakąkolwiek ciekawą narrację na papierze. Nie? Musisz mieć coś, co powoduje, że jesteś wytrącona z naturalnego odbioru rzeczywistości, w którym wszyscy nie przebywają i musisz wskutek tego protezować sobie ten odbiór. Jak sobie protezować? Tą opowieścią we swojej głowie. Nie? Ja też u ciebie, poza oczywiście naukowym podejściem, dostrzegam też właśnie dużą wrażliwość na świat. I zawsze, kiedy czytam twoje rzeczy, zastanawiam się, jaki jest gdzieś koszt twojej wrażliwości? W jakim stopniu gdzieś cię to dotyka? Ja siebie uważam za strasznie niewrażliwego człowieka. Ale to jest poza, czy to nie, ja, serio. Ja uważam, że jestem w dużym stopniu pozbawiony naturalnej empatii i właśnie tak jak przed chwilą próbowałem tłumaczyć, ja muszę ją protezować procesami intelektualnymi. Mhm. Czyli jak ktoś coś naturalnie odczuwa, to ja sobie muszę w głowie zaemulować ten proces odczucia. Ale dzięki temu ja od razu mam jakby, widzę wewnętrzne mechanizmy tego procesu, nie? Czyli ja nie zadawałem się tym, że ja coś czuję, aha, no to super, tylko ja widzę, co się tam dzieje pod spodem. Nie? I dopiero zastanawiasz się, co by, jakby to mogło wyglądać? Bo wiesz, ja zawsze się zastanawiam, tak, więc mogę powiedzieć, że kosztem jest to, że ja właśnie mam ten 2 stopnie oddalenie dodatkowe i muszę to wszystko sobie w jakiś sposób objaśniać, nie? Zamiast bezpośredniego odczuwania, że to jest jakiś koszt, nie? Można tak powiedzieć. To ciekawe podejście bardzo. Nie wiem, znaczy nie uważam, że to jest jakaś tragedia. Znaczy, są tacy ludzie, są inni ludzie. Nie, jest to interesujące z pewnością. Bo myślę, że jesteś też tego świadomy, że jednak próg wejścia do twoich powieści jest dość wysoki i bardzo dużo ludzi się odbija od twoich książek. I nie powiem, absolutnie nie podejmę się stwierdzenia, że ja rozumiem wszystko, bo absolutnie nie. Ale ja wcale nie jestem pewien, czy ja wszystko rozumiem. Znaczy, to nie jest tak, że ja już parę razy pisałem, książki raczej mądrzejsze są od ich autorów. Czyli w procesie konstruowania nie tylko fikcyjnego świata, ale opowieści o ludziach, nawet jeżeli one są z naszej rzeczywistości, wszystko jest realistyczne, wydobywasz coś, czego sam nie byłeś świadom. Nie wiedziałeś, że wiesz. I nawet po zapisaniu tego nie musisz być tego świadom. To jest bardzo częste, że czytasz swój tekst sprzed 10 lat i odkrywasz tam nowe sensy w tym tekście. Znaczy, co to znaczy? Znaczy, można próbować zanalizować ten dziwny fenomen. Albo one były tam pierwotnie, tylko ty ich nie byłeś świadom, albo one powstały post factum. Prawda? Albo też twój odbiór się zmienił.
twoje tak. postrzeganie, doświadczenia i już filtrujesz przez innego ale siebie. Ale zauważ, czy to znaczy, że one były tam na początku, tylko ty nie byłaś ich w stanie zobaczyć, ponieważ nie miałaś tych doświadczeń, czy też częścią tego zmiany perspektywy, zmiany tego nastawienia w stosunku do tekstu było to, że one się pojawiały potem. Można powiedzieć tak, że sensy są czymś, co powstaje w konfrontacji tekstu z rzeczywistością czytelniczą, prawda? I jeżeli teraz czytelnik przychodzi z innej rzeczywistości czytelniczej, to on oczywiście tworzy inne sensy, czytając ten sam tekst. To jest kwestia na przykład tłumaczenia klasyki z innych epok kulturowych. Tak. Prawda? W jaki sposób na przykład przetłumaczysz na współczesny polski czy angielski Homera? To nie jest kwestia wyłącznie tego, że sobie otwierasz słownik. Nie jest słowo jeden do jeden tylko. Bo tamte słowa dla ówczesnych słuchaczy ajodów znaczyły kompletnie coś innego, ponieważ ich baza referencji, siatka pojęć, świat, w którym się poruszali, był tak totalnie różny od naszego, żeby dokonać przekładu, to byś musiała prawie do każdego słowa dawać przepisy na 5 stron długie. Prawda? Tak. No i teraz w jakim sensie można powiedzieć, że czytelnik współczesny, czytając Homera, buduje te sensy, czy odkrywa te sensy, prawda? Że on przyniósł z sobą inne doświadczenie kultury, życia, posługiwania się językiem. Nie nałożył na tamten tekst. A jednak pewne rzeczy są uniwersalne. Więc pytanie, czy jeśli to człowiek są. Jest uniwersalny, czy... Wszystko zależy od wyboru skali czasowej. Jeżeli sobie wybierzesz skalę czasową 5 lat, to możesz powiedzieć, o, cała kultura jest uniwersalna, nawet popkultura, prawda? Tutaj sobie wybieramy skalę czasową 2500 lat. No i w skali 2500 lat możemy myśleć, że to jest uniwersalne, ponieważ w skali 2500 lat my jesteśmy w stanie wydobyć pewne wspólne doświadczenia, wspólne mianowniki, powtarzalne wzorce w ludzkim zachowaniu. Nie? Ale co to jest 2500 lat? Człowiek, tak jak go w tej chwili rozumiemy, czyli zdolny do posługiwania się językiem, wymieniania za pomocą językowych symboli pewnych wewnętrznych doświadczeń, to jest minimum 50, a tak najbardziej prawdopodobnie około 120 tysięcy lat. No i teraz w skali 100 tysięcy lat, 2,5 tysiąca lat, czy to jest uniwersalne? A jaka była przestrzeń, w której powstawały, przestrzeń czasowa, w której powstawały dzieła literatury czysto oralnej, czyli te, które nie zostały nigdy zapisane? Które były przenoszone z pamięci do pamięci, ginęły, no i też ewoluowały. Utracone. Prawda? Czy możemy sobie wtedy z góry powiedzieć, że to jest uniwersalne, ponieważ tych 2,5 tysiąca lat odczuwamy pewną wspólnotę, a jak sobie porównasz dzisiejsze książki z tym, co sobie opowiadali pierwsi ludzie 100 tysięcy lat temu, to czy znalazłabyś jakieś punkty wspólne? Znaczy to jest nie do porównania, ponieważ to nie było zapisane, więc nie mamy dostępu do tamtych, ale możemy interpolować, znaczy patrzeć, jakie są zmiany na tej przestrzeni 2,5 tysiąca lat wobec tego, jakie byłyby zmiany na przestrzeni 100 tysięcy lat. Nie? I ta uniwersalność jest bardzo wątpliwa. Kolejna rzecz do refleksji. Jeżeli jesteśmy też już przy refleksjach, to teraz chciałabym wybiec troszeczkę w przyszłość i w wizję Raya Kurzweila, którego pan wspominał w popiśmie. O tym, o wizjach, jakie on ma, jak zmieni się technologia, wizje, nawet nie wiem, czy to są wizje, czy bardziej przewidywania, ponieważ on w tym swoim wykładzie, na który się powołujesz, on podaje bardzo konkretne daty. I jak zaczęłam sobie o tym myśleć, to są bardzo nieodległe daty, bo on tutaj podaje 2029 rok, 2045 rok, że będzie można zapisać umysł człowieka w postaci cyfrowej, że będziemy dysponować komputerami co najmniej dorównującymi inteligencji człowieka. To są daty, których mamy szansę doczekać. Kurzweil jest raczej najsłynniejszym propagatorem pewnych idei, głównie technologicznej osobliwości. I szczyt jego popularności to jakieś 15-20 lat temu. I tam te daty pochodzą właśnie z tamtych książek, które on wtedy wydawał. No ale on jeszcze w 2014 roku o myśleniu hybrydowym też. Tak, też ale to już jakby było, powiedziałbym, popłuczyny po tamtych jego najbardziej kanonicznych tekstach. Najbardziej kreatywnych, tak? Może takich, które zyskały największy oddźwięk. Bo rzeczywiście to było tak, że on
propagował konsekwentnie tę ideę, pomimo tego, że i technologia, i nauka, konkretnie AI, kognitywistyka, przechodziła falę wzrostów i upadków, a on konsekwentnie to propagował. Więc on był do pewnego stopnia utożsamiany, był twarzą, nazwiskiem dla tych idei. Natomiast teraz żyjemy w epoce absolutnego hypu na sztuczną inteligencję jako technologię i Silicon Valley stał się dominującym ośrodkiem także politycznym. Wobec tego on jakby już nie musi dawać twarzy, nie musi propagować czegoś, co de facto stało się rzeczywistością. Nie? Teraz mamy faktycznie wyścig zbrojeń pomiędzy Chinami i Ameryką w technologii sztucznej inteligencji. Mamy praktyków w tym wyścigu, czyli poszczególne korporacje i właścicieli, czy też CEO tych korporacji, którzy dają twarz tym procesom, jak OpenAI, Ilona Muska, czy chińskie instytuty, które się ścigają pod nadzorem państwa w tym wyścigu. I nie musimy jakby posługiwać się już takimi propagatorami, symbolami jak Rejka Kurzweil. Te jego przewidywania, zwłaszcza te prognozy konkretnych dat, oczywiście wydają się strasznie naiwne z dzisiejszego punktu widzenia. Ale jednocześnie też działają na wyobraźnię. No dlatego on był popularny, dlatego on zbudował tą machinę promocyjną. On oczywiście zrobił trochę dobrego w tym sensie, że nie pozwolił zniknąć z przestrzeni mass mediów, publicystyki problemu relacji pomiędzy technologią, człowiekiem, społeczeństwem i polityką. I to jakoś tam ciągle buzowało pod powierzchnią, ludzie wracali do tego tematu, byli przynajmniej jakby świadomi, przy poszczególnych zmianach technologicznych, biznesowych, że coś takiego istnieje, musimy to brać pod uwagę. Więc stąd się trochę, jakby on można powiedzieć, że wychował w sensie ideowym na równi z literaturą science fiction to pokolenie Silicon Valley, tych multimiliarderów 20-30-letnich, którzy teraz przekuwają tę ideę na rzeczywistość. Więc to można powiedzieć, że jest jego największy wpływ. Natomiast te konkretne jego przewidywania, to w tej chwili bym się zupełnie do nich nie przywiązywał. W tej chwili, no to przede wszystkim tak, przede wszystkim porzucono, poza jakimiś wyjątkami, nadzieję na general AI, czyli na to, co najbardziej powszechnie się utożsamia z AI przechodzącą technologiczną osobliwość, czyli z takim uniwersalnym, nieludzkim maszynowym intelektem, który jest w stanie lepiej niż człowiek rozwiązywać każde problemy. Który nie będzie już narzędziem dla człowieka, tylko człowiekowi. Raczej teraz się myśli o wyścigu specjalistycznych AI oraz o stawianiu na takie podejście do rozwoju sztucznej inteligencji, które nie będzie kopiowało, powtarzało ścieżki rozwoju intelektu człowieka także, a potem zrobimy lepszego człowieka, inteligentniejszego, czy myślącego, tylko pójdzie w zupełnie inną stronę. Ale czy w tym sensie, że to dla nas niezrozumiałe? No już jest. Bo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić superinteligentnego robota, który myśli tak jak my, i nawet chcemy, bo w wszystkich wizjach science fiction my sobie, człowiek sobie wyobraża, że ten robot będzie chciał być jak człowiek. Nie, to jest właśnie jeden z zanegowanych paradygmatów. Czy kopiowanie ścieżki rozwoju intelektu człowieka prowadziło donikąd. Więc teraz to idzie raczej albo w kierunku, najbardziej popularna w tej chwili, właściwie powszechnie stosowana technologia, to są sieci, które się uczą na zasadzie adversarial networks, czyli jedna sieć odbija się od drugiej sieci i uczy się konfrontacji z jakimś problemem. I coraz, za każdą iteracją jest coraz lepsza. To jest to, co możemy sobie w tej chwili zobaczyć bardzo prosto, zaglądając te ujawniane powszechnie algorytmy Google'a, które na przykład na podstawie keywordów malują ci obrazy albo budują postać, fikcyjną postać na podstawie podanych wytycznych, albo mieszają style filmowe. To jest twórczość de facto artystyczna, która doskonali się, te narzędzia się doskonalą, nie na takiej zasadzie, że jakikolwiek genialny programista tam wkłada
swoje algorytmy, tylko na zasadzie zderzania się z nieustannymi testami. Czyli masz zadanie, wykonujesz je, wykonujesz lepiej lub gorzej. Te sposoby, które są gorsze, odpadają, lepsze idą nadal, idą do przodu, rozwijają się, otwierają nowe ścieżki, które znowu się zderzają z testami. Albo lepiej, albo gorzej się z nimi radzą i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób ewoluują algorytmy do gry w Go, większość algorytmów do rozpoznawania wzorców, nawet te Google Translatory powszechnie używane, one działają z mądrości tłumu, czyli z tego, w jaki sposób ludzie oceniają to, czy tłumaczenie było dobre, czy złe. I tam nie można powiedzieć, że istnieje jakiś z góry zadany kierunek tego rozwoju. Patrzymy po prostu ze zdumieniem, w którym kierunku to ta skumulowana wewnętrzna wiedza, można powiedzieć, programów nas prowadzi. Ale to są specjalistyczne rozwiązania, tylko one właśnie są nieprzejrzyste już w tej chwili dla programistów. Znaczy możemy ex post starać się zrozumieć, dlaczego ten program zrobił to, a nie coś innego, ale ten w czasie rzeczywistym ten kierunek rozwoju jest dla nas nieprzejrzysty. Nawet te konwersacyjne AI, które w tej chwili są rozwijane na bazie GPT-3 i kolejnych tam wersji, które zostały poczęte właśnie w open source AI Muska, one też są już nieprzejrzyste. Znaczy nie wiemy, dlaczego te algorytmy prowadzą taką, a nie inną narrację. To będzie trochę jak spotkanie z obcym. Trochę tak, znaczy możemy sobie w tej chwili już pokonwersować z tymi algorytmami. One są powszechnie dostępne. Coś, co ja pisałem w tym jednym z esejów w książce 3 czy 4 lata temu o teście na granicę sztuki, literatury opowiadana przez sztuczną inteligencję, no to się właśnie w tym roku zaczęło wydarzać, bo to kolejna wersja GPT-3, nie wiem, czy to już nie jest GPT-4, na podstawie dostarczonej jej połowy powieści była w stanie wygenerować ciąg dalszy tej powieści, taki, że różnił się z faktycznym tym ciągiem dalszej powieści napisanej przez człowieka na poziomie tam przymiotników, konstrukcji zdań. Więc to jest etap, na którym teraz jesteśmy. I oczywiście nikt nie twierdzi, że ten program, ponieważ jest w stanie napisać powieść, w której bohaterka myśli, robi to i tamto, to on rozumie to, co ta bohaterka myśli, robi. Nikt tego nie twierdzi. Ale to jest chiński pokój. Wiemy to? To jest chiński pokój. Nie wiemy tego tak naprawdę. No ale ta wątpliwość, którą teraz podnosisz, ona jest równoznaczna tym wątpliwościom, które ja mam wobec ciebie, czy wobec innych osób. Czy ja rozmawiam z kimś, kto ma wewnątrz takie procesy myślowe podobne do moich, czy ja rozmawiam wyłącznie z zombie, który na zewnątrz się nie prezentuje jako ludzki, ale w środku ma chiński pokój. Ja tego nie wiem. Skąd ja mam to wiedzieć? Ja przyjmuję poprzez to, że ja przeszedłem jakiś proces socjalizacji i od małego byłem przyzwyczajony, a zobacz, to jest dziecko, a to jest piesek, a to jest zabawka. To ta zabawka to nie jest naprawdę piesek ani dziecko, tylko to jest coś, co wygląda jak piesek albo dziecko, więc ona nie myśli, ale piesek myśli i dziecko myśli. Więc ponieważ przechodziłeś ten proces socjalizacji od małego, ty się przyzwyczaiłaś myśleć o innych ludziach jako o tworach, które mają w środku mniej więcej to samo, co ty. Nie? Ale skąd to wiesz? Na tym polegał najważniejsza, moim zdaniem, rzecz, którą zrobił ten nieszczęsny serial Westworld, to było odwrócenie problemu etycznego w kontaktach pomiędzy ludźmi i maszynami. Czyli nie o to chodziło, co ten android ma w środku i czy on faktycznie myśli, czy nie myśli, czy to jest człowiek, czy tylko udaje człowieka, tylko problemem etycznym jest druga strona tego równania. Co się dzieje z tobą, jako człowiekiem, jeżeli ty wobec bytów, które zachowują się jak człowiek, wyglądają jak człowiek, reagują na ciebie jak człowiek, ty się zachowujesz tak, jakbyś był najgorszym sadystą, bo je wiesz, katujesz, zabijasz, masakrujesz i tak dalej, ponieważ w twoim starym wszechświecie wartości to są tylko przedmioty. I co to mówi? I teraz co się dzieje z twoją duszą wtedy? Tak. Prawda? Więc to odwrócenie problemu etycznego uważam, że jest największą wartością Westworldu. Ale tak naprawdę no to po prostu oni w tym serialu odbili ten problem, który teraz jest problemem pokoleniowym. Znaczy to jest to, co wszyscy rodzice od małego swoje dzieci
wystawiający na kontakt z technologią, muszą sobie takie pytania zadawać. Nie? Jak ja mam dziecku wytłumaczyć to, że jak on wchodzi w relacje z jakimiś bytami, których status ontologiczny jest niepewny, czyli nie, jak się kontaktuje z kimś, z czymś przez tablet, komputer, komórkę i nie jest w stanie ocenić, czy to jest człowiek, czy nie człowiek, czy to jest jakiś bot, czy to jest jakaś maska człowieka, awatar, czy tam po drugiej stronie jest jakieś inne dziecko, nie wie tego, prawda? To jest poza horyzontem kognicji dzieciaka. Nie? To jak ja mam go nastawić etycznie go do tych kontaktów? W jakim świecie go mam wychować? Kim dla niego są te inne byty? No to jest ten problem. Wiesz, wydaje mi się też tutaj, że te wszystkie problemy, o których mówimy, te wszystkie wizje, również kwestie moralne na zasadzie kontaktu człowieka z maszyną, ze sztuczną inteligencją, to są rzeczy, które wielokrotnie były już podnoszone w literaturze science fiction. Jakby jeżeli ktoś jest czytelnikiem fantastyki, literatury science fiction, to są gdzieś jakieś kwestie, które on już zna. I w momencie, kiedy one przechodzą do medycyny, do biznesu, do naszej współczesności, czy to nie sprawia, że ten pisarz science fiction staje się troszeczkę bardziej poważnie traktowany, że to już nie jest marzyciel, to już tylko już bardziej wizjoner? Ja nie wiem, czy to akurat jest ważne z punktu widzenia poszczególnych pisarzy, bo tak naprawdę nikt nie pamięta tych pisarzy z lat 60., 70., poza jakimiś dwoma, trzema nazwiskami w stylu tam Asimov czy Frank Herbert, a reszta to przepadła. Nie? Raczej się patrzy pod kątem zmian kulturowych, czyli to, co było przez pewien czas uznawane powszechnie także w literaturze za jakiś standardowy model przyszłości, standardowy model robota, standardowy model sztucznej inteligencji, standardowy model rozwoju technologicznego. Nie? I potem patrzysz z punktu widzenia socjologii kultury, jakie następowały przemiany, że następne pokolenie inaczej postrzegało te trendy, modele. To jest coś w rodzaju historii przyszłości. Czyli patrzysz na to, na przeszłość procesów kulturowych, które próbowały modelować przyszłość. Czyli przyszłość lat 50. była inna, przyszłość lat 60. była i tak dalej. Nie? No i teraz dochodzimy do momentu, w którym niektóre z tych modeli się aktualizują. W tym sensie, że to, co do tej pory było wyłącznie przedmiotem spekulacji, które tak jak opisałem, zmieniały się w czasie, ponieważ każda poszczególna formacja kulturowa, epoka, pokolenie inaczej sobie to projektowało. Teraz okazuje się, że masz to w realu. Nie? No i teraz pytanie, który z tych modeli, które mieliśmy przez całą historię gatunku literatury prezentowanych, należy użyć jako rodzaj blueprintu, szablonu do radzenia sobie z naszą rzeczywistością technologiczną. To wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ często zdarzają się przypadki, kiedy niektóre modele wydają się pasować, a w rzeczywistości one były oparte na błędnych założeniach. To znaczy, doszedłeś do dobrych wniosków, wychodząc z błędnych założeń. I nie wiem, czy takie kopiowanie jest długofalowo pożyteczne. Tutaj jest jeszcze inny problem, czysto polityczny. Kto tak naprawdę ma władzę przesterowania tych norm, kierowania tym rozwojem, narzucania pewnych ograniczeń? To jest przykład z dnia dzisiejszego. To, co się stało przez ostatni miesiąc, dwa w Chinach. Nie? Czyli, że Chiny były w stanie mocą regulacji państwowej nałożyć z naszego punktu widzenia drakońskie ograniczenia na kontakt młodego pokolenia z technologią. Czyli zarządzić, że dzieci w Chinach nie mogą grać w gry komputerowe więcej niż 3 godziny tygodniowo. Prawda? Jaki to będzie... I tam jest jeszcze bardziej szczegółowe ograniczenie, co tam może być portretowane online, jaki rodzaj prezentacji ty sam jako nieletni możesz w stanie produkować. W ramach ochrony. Znaczy racjonalizacja może być różna. Chodzi mi o to tylko, że tam taka siła polityczna istnieje, prawda? I teraz możesz sobie zadać pytanie, kto po naszej stronie posiada analogiczną siłę polityczną. I teraz jedyna odpowiedź to jest coś w rodzaju cichej zmowy największej korporacji Silicon Valley, bo żadna pojedyncza nie byłaby w stanie tego wprowadzić, ale jeżeli oni tam się spotkają na jakimś koktajlu w 10 osób, ten
szefowie, właściciele tam Google'a, Facebooka, Twittera, Apple'a i tak dalej i dogadają się między sobą, to oni są w stanie wprowadzić analogiczne regulacje do tych, o których mowa w Chinach. Ale państwo nie byłoby w stanie. Bo co z tego, że na przykład, nawet jeżeli jakimś cudem w Stanach Zjednoczonych by to przeszło, ale to przypuszczam, by byłoby niekonstytucyjne, to i tak mówimy tylko o jednym państwie, a nie o całym Zachodzie. Mhm. A oni jakby się umówili, byliby w stanie w ten sposób cały Zachód regulować. Tak? Masz rację. Masz rację i to jest dopiero przerażająca wizja. Więc to jest kwestia czysto polityczna. I teraz dla tego typu problemów ja nie przypuszczam, że ty znajdziesz jakikolwiek model, punkt odniesienia, nad próbę ich zaprojektowania w historii literatury fantastycznej. No na pewno nie teraz z marszu, ale prawdopodobnie masz rację. Więc... Znowu po raz kolejny podczas tej rozmowy zostawiasz gdzieś nas tutaj z refleksją. To też się wytnie. Ja cię jeszcze chciałam spytać, czy to przychodzi w jakiś sposób naturalnie, czy ty świadomie próbujesz propagować naukę? Niczego nie próbuję propagować. W ogóle nie mam zapędów apostolskich. Bo robisz coś co też opisałeś w Ekstensie swego czasu, czyli takie zostawienie ziarna, już jakby opowiedzenie czegoś, zostawienie właśnie tej refleksji, zostawienie tej myśli, która gdzieś zostaje w czytelniku i gdzieś później kiełkuje. Nawet jeżeli od razu pewne rzeczy nie są jasne, nawet jeżeli się od pewnych rzeczy odbijemy, to gdzieś to jednak zostaje. No może to jest jakaś wartość dodana. Nie wiem, nie mam takiego celu. Nie uważam, żeby można sobie było powiedzieć, że masz tyle dydaktyczne, czy jakiekolwiek inne tak naprawdę, przystępując do pisania jakiegokolwiek kawałku literackiego. Ja w ogóle tutaj jestem dosyć egotyczny, bo ja nie uważam, żeby ten proces miał jakikolwiek cel poza samym procesem. Pisanie literatury jest autoteliczne. Wartością pisania literatury jest pisanie literatury. A wszystko inne jest zewnętrzne, zbędne. Nie zgadzam się, te teksty rezonują super, później w człowieku, także... Tak. Tak. Także absolutnie tutaj będę bronić. Ja ci mogę podać parę, może nie argumentów, ale sposobów naświetlenia mojego punktu widzenia, które może coś powiedzą. Porównaj sobie sytuację czytelnika i autora. Kontakt czytelnika, powiedzmy z powieścią, która ma tam, nie wiem, 500 stron, ile to czyta? 2 dni. Nie? To może na niego jakoś tam wpłynie, ale wpłynie na takim poziomie, mniej więcej jakim wpływają inne rzeczy, czyli jeżeli tam równolegle czyta inne książki, ogląda seriale, gra w gry, ogląda jakieś filmy, chodzi do kina, słucha muzyki, no to jest oczywiście tam jakaś 1/1000 tego wpływu, powiedzmy. No może 1/100, jeżeli to jest bardzo tam silna, dobra powieść, która jakoś zarezonowała z nim. A z punktu widzenia pisarza, to jest ćwiczenie mentalne, porównywalne z codziennymi wizytami u psychoanalityka po 6 godzin, w którym on żyje przez rok czy półtora roku. To jest de facto jego drugie równoległe życie, druga równoległa rzeczywistość. Prawda? To która funkcja, rola jest ważniejsza? Ja bym nie stawiała tutaj, nie próbowała tego... Ja mówię, to nie jest jakby argument, to jest sposób naświetlenia mojego punktu widzenia. Nie? Druga rzecz. Większość wartościowań, tradycji, sposobu opisywania funkcji pisarza, których bezwiednie używamy, pochodzi z tradycji XIX-wiecznych. Kiedyś jakby uformował pisarz jako zawód. W tej chwili, i co było jakby cechą dystynktywną tamtej rzeczywistości pisarza, niewielka ilość piszących, wąskie gardła dystrybucyjne, i rosnąca, w miarę rosnącej klasy średniej mieszczaństwa, liczba czytelników, dla których przez długi czas do rozwoju tak naprawdę radia i kina, był to jedyny sposób przeżywania fikcyjnej rzeczywistości. A teraz mamy sytuację dokładnie odwrotną. Mamy gigantyczną liczbę twórców. Nie ma nic prostszego niż wejść w sieć i zacząć pisać jakiś tekst, prawda? Oraz radykalnie malejącą liczbę odbiorców słowa pisanego, ponieważ są pożerani przez inne formy przeżywania audiowizualne główne. Prawda?
Rozumiem. Rozumiem twoje argumenty, ale wydaje mi się, że w tym zalewie informacji, jakie mamy, w tym przesycie rynku książki, bo jakby no, rynek przykłada jest, się do mojego przeogromny, to wydaje mi się, że jeżeli w tym natłoku informacji, filmów, seriali dostępnych, przebodźcowaniu wręcz, które mamy jako odbiorcy, jeżeli jakiś tekst w nas zostanie na dłużej, no to to o czymś świadczy. Jeżeli coś gdzieś w nas rezonuje dłużej niż przeczytanie, tak, niż zarwanie nocy. Pewną tezę opartą na supozycji, jeżeli to, prawda? No i teraz trzeba by przeprowadzić testy. No nie wiem, czy się ktoś odważy na Moim zdaniem, znaczy ja, na ile ja mogę testów, ale jakoś to obiektywizować, czyli patrzę na przykład statystyki tego amerykańskiego biura pracy i statystyk, widać w jaki sposób maleje wpływ i czas poświęcany słowu pisanemu. I oni to śledzą na podstawie dosyć szczegółowych i obszernych badań, jak przeciętny człowiek w Ameryce spędza swój czas z podziałem tam do sekundy przeciętnego dnia. Nie? I jak udział w tym czasie... Ale badają to na podstawie jakiejś aplikacji, czy... To jest prowadzone jeszcze od II wojny światowej, może chyba nawet wcześniej. Czyli po prostu bardzo ekstensywny research, że chodzą, wysyłają ankiety, codziennie tam wizytują, spisują dane. To są chyba nawet podpisywane umowy z poszczególnymi household, że one prowadzą bardzo ścisłe tabele, dzienniki, jak spędzają czas. Nie? Bardzo modowcza praca. Tak, tak, tak. Ale to jest bardzo cenne, ponieważ, no, jak mówię, to sięga dekady wstecz, można sobie trendy długofalowe zobaczyć. Nie? I to nie jest jeden rok, jedna dekada nawet, to jest ciągły, trwały spadek. Po prostu wszystkie inne rodzaje dostarczania, jak to mówię, przeżyć, zwyciężają ze słowem pisanym. A mimo wszystko pismo przeżyło tyle innowacji. Oczywiście. W kino, wchodziła telewizja. I nadal przeżyje, tylko że będzie miało malejącą rolę. Będzie inne technologie, sposoby przekazywania przeżyć wchodzą równolegle i pożerają tą część, którą miało pismo. To samo się stało na przykład z radiem. Zobacz sobie, jak na początku XX wieku, jaką rolę spełniało radio. Zanim była telewizja, zanim się jeszcze upowszechnił show biznes kinowy, to radio było tym głównym dostarczycielem wspólnych treści. Ludzie tam się spotykali przy radio odbiornikach, śledziłaś epopeje radiowe, muzyka dostarczona przez radio była wyznacznikiem wspólnej kultury muzycznej i tak dalej. Nie? To nie jest tak, że radio znikło. Przecież masz słuchać sobie w samochodzie jadąc na przykład, nie? Ale jego rola drastycznie się zmniejszyła, ponieważ inne kanały przekazu, modi uczestnictwa w kulturze pojawiły się i przytłoczyły tamto. Więc tak samo będzie z pismem. To nie jest tak, że on nagle strych zniknie. Po prostu jego udział i rola się tak radykalnie zmniejsza. Albo podniesie się troszeczkę poprzeczka dla tego, co jest wydawane i dla tego, co jest pisane. Wiem, to jest moja taka marzycielska wizja. To nie chodzi mi o to, że marzycielska, ale jaki byłby mechanizm stojący za tą zmianą? To, żeby było faktycznie konkurencją dla tych innych form. Że po prostu to, ale my to widzimy, na czym polega ta konkurencja. I ta konkurencja polega na tym, że żeby teraz powieść się sprzedała, ona musi być taka jak serial. Na tym polega konkurencja z medium audiowizualnym. Że ponieważ medium audiowizualne ustala wartości, ono jest tym, które ci przyzwyczaja do tego, co jest dobre, a co złe, więc żeby słowo pisane zwyciężyło w tej konkurencji, ono musi się stosować do tamtego systemu wartości. No ja bym nie chciała, żeby tak musiało być. Ale tak jest, znaczy ja opisuję obiektywne trendy, nie? Na koniec naszej rozmowy chciałam jeszcze cię dopytać, bo przygotowując się do tego wywiadu, doczytałam, że debiutowałeś bardzo wcześnie. Debiutowałeś mając niespełna 16 lat i wtedy słuchałeś muzyki zespołu Rammstein podczas pisania. No nawet nie wtedy, znaczy chyba Rammstein to chyba był mottem do Serca Mroku, czyli jakieś 6-7 lat potem, kiedy miałem pierwszą fazę na Konrada.
No to było tak, że ten debiut akurat wypadł dlatego wtedy, bo wtedy jakaś ciotka, z tego co pamiętam, mi podarowała maszynę do pisania. Więc ja po prostu bardzo wdzięczni tej ciotce. Z marszu pierwszą rzecz, którą gdzieś sobie tam skropałem, dostałem maszynę do pisania, aha, to ja teraz ją mogę napisać na maszynie do pisania, a jak ja mam napisane na maszynie do pisania, to ją mogę wysłać do fantastyki. No więc dlatego to wtedy zostało wysłane. Nie? Natomiast potem miałem fazę na Konrada, ponieważ przeczytałem sobie w oryginale Heart of Darkness. Bo jak czytałem w liceum tą nieszczęsną Zagórską, to mnie to tak zmęczyło i zablokowało język i wyobraźnię, że pomyślałem, no ten Konrad to jest kolejna lektura wmuszona nam tylko dlatego, że dawno żył, umarł i był Polakiem na uchodźstwie. Nie? Natomiast jak przeczytałem w oryginale, no to miałem prawie szok sensoryczny i to nie mogło ze mnie wyjść. To jest rodzaj wirusa memetycznego, który mnie prześladuje i na zasadzie odreagowania chyba. Egzorcyzmu, napisałem to Serce Mroku. Wtedy miałem tą fazę. Pisanie jako rodzaj egzorcyzmu. Po prostu zabieram tę myśl ze sobą. No i ja jestem przekonany, że najważniejszą funkcją literatury fikcji pisanej z jakimś tam przekonaniem, czyli nie takie, że wykonuje zadanie rzemieślniczo, jest rodzaj autopsychoanalizy. To są psychoterapie darmowe. Prowadzone przez pisarzy dla pisarzy. Czyli takie oczyszczenie się. Niekoniecznie oczyszczenie. A ja pytałam o koszt emocjonalny w pewnym momencie. Tak. I okazuje się, że coś w tym jest. A dlaczego? Tylko w drugą stronę. To bardziej można powiedzieć, że to jest zysk. Chociaż ja wcale nie uważam, że psychoterapia sama z siebie byłaby czymś dobrym. Znaczy, psychoterapia jest pewnym rodzajem, to jest pewne narzędzie wypracowane na podstawie doświadczeń szkół psychoanalizy XX wieku, które, jak wiemy, w większości się myliły, ale ona ma swoją tradycję, pewny rodzaj instytucjonalnej wiedzy zdobytej dzięki milionom przypadków i pozwala przynajmniej na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, i to jest to, co łączy ją, tą tradycję psychoterapii z pisarstwem, to jest zmuszenie pacjenta do wypowiedzenia narracji o własnym życiu. Bo zasadniczo każda z tych szkół psychoanalizy sprowadza się do tego, że pacjent opowiada się terapeucie, prawda? Czyli zauważ, co tutaj jest środkiem autoanalizy. Narracja literacka o samym sobie, prawda? Ty musisz wyprodukować, chcąc, nie chcąc, jakiś rodzaj powieści o swoim życiu. Zmusza cię do tego sytuacja. Oczywiście pewne późniejsze szkoły psychoanalizy starały się jakoś to obejść, zdekonstruować ten język jako nośnik świadomości, podświadomości. Tym niemniej taki jest framework. Nie? Pacjent milczący, pacjent, który nie jest w stanie niczego opowiedzieć, albo którego opowieść nie strukturyzuje się literacko, jest do niczego. Znaczy, to jakby nie spełnia podstawowych warunków psychoterapii. Ale jednak mimo wszystko lubimy mówić o sobie. W jakimś stopniu każdy... Tak, ale tu jest drugi poziom. Jaka jest relacja tej opowieści do prawdy, do rzeczywistości twojego doświadczenia życia i twojego doświadczenia samego siebie, czyli jeżeli masz samoświadomości. Dystans do pewnych wydarzeń, też czasowy już. Jakby jedną z wielkich lekcji psychoanalizy jest to, że nasze opowieści o samych sobie, te, które szczerze wierzymy, są wielkimi kłamstwami i my żyjemy w tych kłamstwach. Ale potem jest następny poziom. Czy istnieje w ogóle jakakolwiek prawda? Czy nie jest tak, że cała nasza samoświadomość jest tylko poszczególnymi warstwami fikcji, które opowiadamy o samych sobie? Ja się bardzo skłaniam do tej interpretacji. Ja uważam, że w ogóle procesy świadomości, które teraz uznajemy na tym etapie cywilizacji człowieka za konstytutywne dla ja, są niczym innym jak zinternalizowanymi fikcjami. Te fikcje mają różne źródła, osobowe, społeczne, bardziej kulturowe, teraz w coraz większym stopniu kulturowe, bo w coraz większym stopniu żyjemy tym, co masowa kultura nam zapodaje. I że przeżywamy tam ileś seriali Netflixa i my coraz bardziej myślimy strukturami, które wzięliśmy z opowieści serialowych. Można sobie nawet była taka praca, nie pamiętam, kto ją zrobił, porównując zanonimizowane zapiski bardzo dużej ilości psychoterapeutów, rozmów z pacjentami z poszczególnych epok, w jaki sposób zmienia się defaultowy sposób narracji pacjentów o samych sobie.
jaki wpływ na to mają dominujące sposoby przekazu kultury. Czyli, że pacjenci psychoterapeutów z poszczególnych szkół psychoanalizy w momencie, kiedy dominowało kino, inaczej opowiadali o samym sobie. W momencie, kiedy oni byli z kultury pisma, inaczej opowiadali. A teraz, kiedy mamy telewizję i gry komputerowe, to mamy jeszcze inne czyli narracje. Twórcy dają nam lustro w jakimś stopniu. A ja, to nie jest to, żeby się zdefiniować. Nie, właśnie moja teza jest odwrotna. Bo lustro zakłada, że istnieje jakaś rzeczywistość obiektywna i ta rzeczywistość obiektywna się w tym lustrze odbija. A ja mówię co innego. Są tylko rozmaite fikcje i te fikcje my internalizujemy i uważamy, że to jesteśmy my. To by było, jakbyśmy byli bezosobowi. Dlaczego? Ta osoba to jest właśnie ten zbiór tych fikcji. A ponieważ ty ją przeżywasz i masz wewnętrzne poczucie szczerości, więc w tym sensie jest prawdziwa. Ale jest fikcją jednak mimo wszystko. Gdzieś tam przefiltrowaną, ma jakieś źródło, przyszła z zewnątrz, nie? Opanowała cię. Nie? Ale jakby tutaj kategoria fikcji i prawdy jest płynna, bo skoro ty ją szczerze przeżywasz, to masz wewnętrzne poczucie, że to jestem ja, no to kim ja jestem, żeby zaprzeczyć tej prawdziwości? Tak. Nie? Więcej, nawet uświadomienie sobie tego, co ja teraz powiedziałem, bo ty możesz dokonać pewnej autoanalizy, autorefleksji i na przykład odkryć u siebie. To jest bardzo częste, to jest pierwszy jakby etap psychoanalizy, że pewne rodzaje opowieści, w których żyłam i uważałam, że to jest moje prawdziwe życie, bo sobie powtarzałam samym sobie, przyjaciółkom ale i tak dalej, rzeczy. Nagle odkrywam, że ja je albo skonstruowałam, albo przekopowałam skądś, albo mi je wmówiono, ja tylko je powtarzałam, kopiowałam bezwolnie. I to jest, wiesz, pierwsze ujawnienie. I teraz fajne, straszliwe pytanie przed tobą. O kurde, to kim ja jestem w takim razie, nie? No i teraz, wiesz, zaczyna się proces nowej konstrukcji samej siebie. Ale nadal w tym procesie nowej konstrukcji posługujesz się tymi samymi metodami, ponieważ nie masz innego źródła narracji o sobie. Nie? Więc czy można sobie zadać, czy samo pytanie takie, czy to jest prawda, czy fikcja ma sens? Ponieważ skoro nie ma innego źródła, nie jesteśmy w inny sposób skonstruować doświadczenia samego siebie, bycia tym ja narracyjnym i opowiadania o samym sobie, no to pytanie nie ma sensu, bo nie ma innego kryterium prawdy. Nie? Tak. Jest tylko szczerość własnego przeżycia tego doświadczenia. Tak. Prawda? No więc. Był też serial, który świetnie, nie pamiętam tytułu tego serialu, The Affair? The Affair, tak. Który właśnie The Affair to jest, pokazywał. To jest taki Rashomonowy serial, gdzie masz rozmaite punkty widzenia tak, i ta subiektywność. Ta sama sytuacja. Daleko, tak. I właśnie odnośnie tego, co powiedziałeś, że ta sama sytuacja, ta sama prawda może być zupełnie inaczej tak, ale to jest akurat dosyć prosta obserwacja, że mamy. Że to jest tak naprawdę połączenie, jak to jest po polsku. Niewiarygodny narrator. Niewiarygodnego narratora z narracją audiowizualną. Niewiarygodny narrator jest bardzo popularną metodą pisania opowieści, w tym sensie, że to nawiasło do kultury popularnej, do kryminału. Agatha Christie napisała jeden kryminał, w którym narratorem pierwszoosobowym był morderca, ale o tym nie wiedziałeś do samego końca, ponieważ on był właśnie niewiarygodnym narratorem. Czyli to, co on opowiadał, zawsze się zgadzało jeden do jednego z rzeczywistością, ale on pewne rzeczy pomijał. Prawda? Więc dopiero na samym końcu okazało się, że w tym, co on pominął, mieściło się to, że on faktycznie zabił. Nie? Tego typu konstrukcje no, jesteś w stanie bardzo łatwo wykorzystywać w piśmie, trudniejsze jest to na ekranie. Natomiast połączenie tego z subiektywizacją daje ci takie proste zabiegi jak The Affair, który jest tak naprawdę Rashomonem serialowym. Natomiast znacznie bardziej ambitną i sięgającą głębiej próbą wizualizacji procesów świadomości jest serial Hannibal. Ja uważam, że to jest jeden z lepszych seriali z dwóch względów. Jeden to jest stylistyka, wizualizacja, montaż, ale drugi to jest właśnie wynalazek scenarzysty, reżysera, nie wiem na jakim etapie to się pojawiło, sposobu przedstawienia w medium audiowizualnym, w jaki sposób budujemy piętra świadomości. W jaki sposób jestem w stanie zamodelować twoją świadomość, wewnątrz której ty modelujesz moją świadomość i tak dalej. I oni to byli w stanie zwizualizować w tym serialu. W ten sposób, że już prawie tam przy końcu trzeciego sezonu miałaś całe sekwencje, które się nie odbywały w żadnej rzeczywistości fizycznej, tylko odbywały się w umysłach postaci i te postacie się nawet nie musiały fizycznie spotykać, ponieważ jedna miała tak dobry model osobowości drugiej postaci, że była w stanie
zamodelować sobie, co ona odpowie, jak ja jej to czy coś innego zapytam. I ta druga była w stanie zrobić to samo. Więc miałaś już wielopiętrowe te modelunki i ich rozmowy odbywały się w takiej przestrzeni spotkania umysłu, można powiedzieć, do których nie było potrzebna żadna fizyczny kontakt. Nie? To oczywiście tam jest owinięte w całą tą tradycję, estetykę seryjnych morderców, estetyzacji przemocy i tak dalej, ale ważny jest ten wynalazek narracyjny, czyli w jaki sposób w medium audiowizualnym jesteś w stanie przekazać coś takiego, jak wydawałoby się czysto piśmienne, narracyjne w tradycji kultury oralno-piśmiennej, słownej, doświadczenie modelowania cudzych osobowości, cudzych umysłów. Czyli to, czym się tradycyjnie mówi theory of mind, że zwierzęta mają theory of mind na poziomie 1, czyli że zwierzę jest w stanie teoretycznie oszukać inne zwierzę, nie? Ale już piętrowe, te wielopiętrowe modelunki nie są dla nich dostępne, nie? Więc to jest coś, co jest cechą destruktywną człowieczeństwa. Nie? I oni byli w stanie to przenieść z medium pisanego, gdzie to żyło przez setki lat i właściwie nie istniały inne tego typu modelunki umysłu poza medium pisanym, do medium audiowizualnego. Nie znam innego takiego przykładu poza właśnie tym serialem Hannibal. Koniecznie muszę nadrobić sobie ten serial w takim razie. To jest hardcore, jak mówię, to jest... Znasz Hannibal Lectera, nie? Tak. To jest taki przyczynek trochę innego tematu, mianowicie na czym polega przewaga długich narracji audiowizualnych nad dwugodzinnymi narracjami kinowymi. Bo masz teoretycznie arcydzieło kina tradycyjnego, czyli to Milczenie owiec Anthony Hopkinsem, za które tam dostał Oscara. I potem dostajesz serial, w którym Hannibal Lecter gra Mads Mikkelsen. I teraz, ja to nawet sobie potem specjalnie zrobiłem, porównałem sobie po paru pierwszych odcinkach pierwszego sezonu tego serialu, obejrzałem podobnie Milczenie owiec. Czy ja nie mam przypadkiem jakiegoś złudzenia, bo źle pamiętam, bo mi się już pamięć wykrzywiła tego. Ale nie, prawda jest taka, że w filmie kreacja Hopkinsa jako Hannibal Lectera w porównaniu z kreacją Madsa Mikkelsena w serialu, to jest prymitywny potwór dla dzieci. To jest ktoś, kto robi dzikie miny, szczerzy się do kamery. A Mads Mikkelsen gra subtelnościami, płócieniami, jakimiś drgnięciami jednego mięśnia na twarzy, jakimś lekkim ironicznym uśmiechem raz na odcinek, tyle. On nie musi niczego więcej robić. Dlatego, ponieważ ma przestrzeń nie 2 godzin i tam 10 scen, nie? Tylko ma przestrzeń 30 godzin, 40 godzin i on jest w stanie zbudować kreację, która jest znacznie bliższa prawdziwemu doświadczeniu człowieka w życiu, jakiegoś spotykasz go, jesteś z nim dni, godziny i raz na jakiś czas dostrzeżesz jakąś dziwność i sam sobie zapytujesz, czy mi się tylko tak wydawało, czy naprawdę u niego to dostrzegłem. I to jest bliższe oddaniu serialowemu, aniżeli oddaniu w filmie 2-godzinnym, gdzie każda scena musi być po coś i każda sekunda czasu ekranowego jest cenna i musisz zrobić straszliwe miny i grać efekciarsko. Więc to jest jedna z tych różnic strukturalnych. Oczywiście tam jest bardzo dużo innych różnic, ale to jest już dyskusja na inną okazję. Dobrze, bo punktem wyjścia była muzyka podczas tworzenia. Czy nadal piszesz przy muzyce? Tak, zawsze. To jest głównie kwestia odcięcia się od świata, nałożenia słuchawek wytłumaczących. Ale też jakiegoś rytmu, czy... Ja słucham bardzo różnych rzeczy, więc tutaj nie ma zależności jeden do jednego. Znaczy jest jeden wymóg. Nie może być rozpoznawalnej linii tekstu. Bo wtedy mi tekst z piosenek kontaminuje to, co piszę. Czyli metalowa muzyka jak najbardziej pasuje. Tak, tutaj. Albo wiesz, tam jazz, instrumental, soundtracki filmowe, no różne rzeczy. Ja jestem rozstrzelony po całym spektrum. A ten Rammstein ci został, czy...? Tak, czasami powracam, tak. Bo chciałam podpowiedzieć, że w przyszłym roku będzie koncert na Narodowym. Niestety wykupiony, jak zazwyczaj, w pierwszej minucie. Ach, no przykro mi w takim razie. Tak, trzeba odkupywać na rynku wtórnym za potworne ceny. A może się jeszcze uda, także nie. Może nie wszystko jeszcze stracone. No, przypuszczam, to będzie jakby jeden z ostatnich ich turów, bo chłopaki się starzeją. Nie. Oni są bardzo fizyczni, tam dużo rzeczy, które wykonują, są dosyć wymagające fizycznie i mentalnie, no i to nie mogą tak
wykonywać tych wszystkich numerów, które wykonują, będąc w wieku Rolling Stonesów, mm-hmm. więc to już jakby kończy ta epoka Rammsteina ze wszystkimi efektami. Trzeba by się wybrać. No, 16 lipca, tak sobie wynotowałam. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za te wymiany myśli, za tę rozmowę. Państwu również serdecznie dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami.